Witam serdecznie, jestem Zenek, a to jest Fallout Shelter, kolejny odcinek z tej niesamowitej, kurczę, gierki, w której się buduje pokoje i klika w te pokoje później. No, może trochę uprościłem, ale no, klika się całkiem zabawnie. Dobra, dzisiaj mam kolejny quest do zrobienia, tym razem jest to questik dzienny. Mam pokonać wszystkie szpony śmierci w tym miejscu, w którym się zjawię. Moja ekipa już dotarła, więc zaczniemy bez, że tak powiem, zbędnego pierdzielenia. To jest ta ekipa, no, na bogato, że tak powiem. Mają tonę agility, tutaj mają jeszcze jakiegoś kundla z sobą, który ma i, no nie wiem dokładnie, czy on się do czego ma on się przydać, ale ponoć zwiększa, czy też dwa razy daje nagrodę, tak mi się wydaje, bo nie jestem pewien, czy dobrze to przetłumaczyłem, ale daje dwa razy tyle nagrody, którą, czy też zwiększa o 100% nagrodę, którą dostajemy za wykonanie questa, tak mi się wydaje, chociaż mogę być w błędzie, bo po prostu mogłem źle zrozumieć te tłumaczenie moje kosmiczne. Zaraz, gdzie jest ten pet? A tu go nie ma pokazanego, niestety. No, crafting cost o 16% mniejszy. No dobra, zobaczmy, czy ten pies mi w czymś pomoże, czy on mi da jakiś większy łup tutaj. Zobaczymy, no tak czy siak mam pokonać tutaj szpony śmierci. Pierwszy raz będę robił tą... tą misję ze szponami, zobaczymy, o co tu chodzi. Kill the Alpha Deathclaw. O, proszę bardzo, jakieś... I to jest ten, zwyczajna krypta. Ole bydlacka. O kurde, blaczka. No i zobaczmy, co ten kundel robi. Właśnie, niech ja zobaczę. Tucker. Dwa razy objective completion. Nie wiem, co to znaczy. Dwa razy objective completion. Jakieś, nie wiem... zakończenie jakiegoś celu, ale no, no nie wiem, co to daje tak naprawdę. Zobaczymy, mam nadzieję, że ten pies nie będzie przeszkadzał. Okej, okay, co my tu mamy? Jakieś karaczany, no dobra. Porobione, wyjaśnione. A ten pies walczy ze mną? A i fajnie, ten pies ze mną walczy, no grubo. Jakiś tam damage zadaje, mam nadzieję, czy coś. Wyjaśniony cały ten krab został. No dobra, jest jakiś złom, lecimy dalej. Kolejne, kurcze, blade. Karaczany i świecący nawet karaczan, proszę. Ale wyjaśniony będzie błyskawicznie, coś czuję. Bajo. Dobra. Military fatigues. Teraz tak, tutaj dwóch gości jest ze plazmami i jeden ziomek z gatlingiem laserowym, więc naprawdę, the gatling laserowy to jest legendarna broń. Więc są wyposażeni po zęby, uzbrojeni po zęby i są wytrenowani, ponieważ mają agility prawie 10 punktów każdy. O, mamy szpony, zobaczymy jaki pójdzie ze szponami. No to już nie będzie takie łatwe. Tak jak widać, szpony są dość odporne. Szczęście mam trochę steampaków, więc... No to tutaj nieźle ciśnie tego typa. A ten ziomek, jakby ktoś pytał, ma na sobie wdzianko ninja. Dające sporo agility, tak naprawdę. Dobra, trzy szpony wyjaśnione. Jakieś plany. Na rzadką broń. No i to tyle chyba, broń. Coś tutaj się wydłubię z ziemi, wykopię. Dobra, coś tutaj się wykopię. Jakieś karaczany. No dobra, wyjaśnimy tych typków tutaj błyskawicznie. W pierwszą salwą, mam nadzieję. No nie, dwie salwy będą potrzebne. Bają. No mam nadzieję, że ten pies do czegoś się przyda. No przynajmniej walczy ze mną, z tymi moimi ludzikami tutaj. Wow, łopata. No nie ma co się dziwić, z karaczana wypadła łopata. No przecież wiadomo teraz, w jaki sposób się wykopują spod ziemi. Czy też spod podłogi w sumie. Dobra, przejdźmy sobie tu. Coś jest fajnego? Jakieś szmaty. Lecimy dalej. O, co tu za bydlak? Jakiś boss, kurczę, blade. Jestem chyba alfa w takim razie. Dobra, mamy alfę. Wyjaśnijmy tych dwóch przydupasów i załatwimy, porobimy alfę i tyle w temacie.
Alfa trochę odporne, nie powiem. Trzy razy. No pięknie. Wyjaśnione. Wyjaśniony? Wyjaśniony! I tyle w temacie. Dobra. Misja zakończona. Można dać im level upa. Przy okazji się wyleczą. Tu jakieś ciuchy, ale lecimy dalej. To jeszcze jest tyle pokoi do odkrycia. Do zbadania. Może będzie jakiś fajny loot. Może będą jacyś przeciwnicy. Dobra, tutaj coś się wydarzy? Nie, nic się nie wydarzy. To lecimy tutaj. Zobaczmy, co się kryje u góry. Co to za ekipa? Kurczę, blade Rider się, nie wierzę. Z plazmą? Naprawdę? Oh fuck. Rider się z plazmami, no tego nie było jeszcze. No, wyjaśnione zostały w 5 sekund te typiary. Dobra, coś jeszcze? Spadamy stąd w takim razie. Ej, tu jeszcze jedno ciało zostało. Dobra, jakieś kapselki są, ile mamy? 1000 hajsiwka. No to szału może nie ma, ale zawsze coś. Zobaczmy, co coś tutaj się kryje. Zakopały się karaczany w tym miejscu. Będzie, że ten pies coś mi da. Jakąś większą nagrodę, coś. O Boże, jak porobione te karaczany. Jedna salwa i GG. No dobra, lećmy tutaj na dół. A przynajmniej walczy ze mną, nawet jak nic nie da, to... to jakiś tam damage robi, więc whatever. Coś tutaj będzie? Nowe karaczany. Nie wiem, tylko pytanie, czy ten pies jakiś damage zadaje w ogóle, bo to szczerze mówiąc, nie jestem w stanie tego w ogóle ustalić. Może ten damage się sumuje z tymi obrażeniami, które zadaje ta jej plazma? Tyle w temacie, o Boże. To było szybkie po prostu. Patrz, jakie fajne ten ma typek, ciuchy. Ninja Outfit, Agility plus 4. Patrzcie, ile ma punktów sprawności. 11, mistrzostwo świata. Po prostu. Do tego tracha z sobą, kurczę, tego Gatling Guna laserowego. Dobra, tutaj mamy jakichś Ridersów z kill-offami. No tak się też ich odpowiednio przywitam. Gatling Gun versus Kill-Off. To jest fajna sprawa. Dobra, porobieni. Wow, kolejne plany, ładnie. Boże, tutaj wszędzie coś jest, Chryste, i te pokoje takie małe. Chryste, trzeba się przebijać przez każdy pokój. Na szczęście karaczany, które będą wyjaśnione w pierwszej salwie? No nie. Dwie salwy były potrzebne tym razem. To zapraszam tutaj. Kolejna ekipa z kill-offami. No super. Dobra, bio, zobaczmy, co się tu kryje. Przeszukajmy zwłoki. No, come on. Okej. Wyjaśnione to wszystko zostało. Boże, znowu karaczany. Ojej, kretoszczury tym razem, o Boże. To tyle? Nic tu nie ma? No dobra. To spadamy tutaj, tutaj i tutaj. Coś tu na mnie czeka? Świetnie, coś się wykupuje. Karaczanki, ile tu jest? 5 sztuk, o proszę. Boże, jedna salwa i nie ma ich. Dobra. Radaway nawet się trafił, no niesamowite. Przeszukajmy to, misiek jakiś, let's go tutaj. Kolejna ekipa karaczanów. O!
Cię jak czmychnął. No i tyle z jego czmychania wyszło. Okej, jakieś steampaki, coś. Idźmy dalej. Ostatni pokój, czy coś tu jest? Nawet dwie jakieś szafy do przeszukania. Coś tu się wykopie? Nic tu się nie wykopało. Steampak i szkło powiększające. No i to tyle. No mam nadzieję, że ten pies coś mi tak naprawdę da. Zobaczymy. Powrót, okej. Legendary outfit, 2000 hajsu, nic mi pies nie dał tak naprawdę. No dobra, wracamy. Whatever, przynajmniej z nami walczył. Przynajmniej walczy, może on jakiś damage daje. Znaczy takim wiadomo, że w tej swojej pasywce, w tej umiejętności nie daje żadnego damage'u, ale może tak sam siebie po prostu tak ma ochotę jakiś damage zadawać. Co nie mają? 2000 hajsu, 22 steampaki z sobą targają i 17 rodawayów. No miodnie. Ten ma 14 steampaków, ten ma 24. A temu 4 zostało i wraca sobie gościu. 14. No i dobra, nie będzie. Dobra, oblukajmy co tu się kryje wszystko. Pozbierajmy te wszystkie surowce. Też for fun wyklikam, może jakieś kapsle wypadną, nie wypadły. Dobra, pytanie, co ja mam tutaj do zrobienia dalej z jakichś fajnych misji? Tu jest 6x6, to jest ostatnia misja z tego wątka A Wasteland Tale, czyli jakaś opowieść z pustkowi. Wymaga, żeby byli wszyscy uzbrojeni w pistolety, czy też w strzelby laserowe, 35 poziomu wymaga. Oni które mają poziom? Oni mają chyba teraz 34, coś mi się widzi. Czy ja mogę to zobaczyć teraz jakoś ich poziom? Nie. Ale mogę ten, przyspieszyć, oni sobie wrócą teraz, ile im to zejdzie. A to tylko godzina, dwie godziny w sumie. Nie ma sensu tego przyspieszać. A dobra, niech te dwie godziny miną, whatever. No mam nadzieję, że oni tak. To wymaga 35 poziomu. Oni będą mieli chyba 34 poziom, więc jeszcze będę musiał wysłać ich na jakąś jedną misję. Żeby zdobyli jakieś doświadczenie. Wonders of Science. Tu są cztery te polokokty do wygrania. Do zgarnięcia. Game. Coś co wymaga? 34 poziomu. 4 polokokty i 13 damage. To z 13 damage nie ma problemu. Tam chyba już wszyscy mają 34 poziom teraz. Więc w sumie tutaj można by iść. To jest 14 godzin. To jest jakiś weekly quest. Tygodniowy quest. A tutaj jeden dzień 3 godziny, o Boże, serio? Jeden dzień 3 godziny, a to jest 14 godzin tylko i też 4 polokokty do zgarnięcia. Tylko, że tam są jeszcze jakieś plany, czy co to jest? Jakieś klamoty do zgarnięcia? To są chyba skrapsy jakieś. Czyli ten złom jakiś do zgarnięcia jest. No w sumie tutaj 4 polokokty i heja, jakieś doświadczenie może by zdobyli szybko. 35 poziom i będzie można zrobić tą misję ze strzelbami. To będzie 6x6, więc to jest ostatnia misja z tego wątku, że tak powiem. Banalna ta misja z tymi szponami śmierci. Myślałem, że to będą same szpony śmierci, a tam tylko dwa pokoje praktycznie były, albo trzy pokoje może ze szponami i to tyle w temacie. Dobra, ja będę kończył. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Będę nagrywał jeszcze, myślę, że trochę ponagrywam tego. Znaczy takie ciekawsze misje będę nagrywał z tego Fallouta, ponieważ no, nawet fajnie mi się w to gra, szczerze mówiąc. Idzie całkiem spoko. To tyle, dobra. Na razie, cześć.